Co byś Proszę. odpowiedział na taki komentarz? Fame MMA to nie są sportowe walki, tylko burdel youtuberski. Znaczy, no to już jest kwestia oceny oglądającego. My się przykładamy do tego, aby te walki były na coraz wyższym poziomie. My przygotowujemy naszych zawodników i nawet szczerze mówiąc, wiele osób napisało, że stale te walki były lepsze niż tutaj czy tutaj. I się to też ciekawie oglądało, więc myślę, że nie jest ten poziom taki zły. Były emocje. Były emocje, to jest najważniejsze tutaj u nas, mi się Dobrze, wydaje. Dobrze, a Lord Crushfield zawalczy? No, Lord Crushfield właśnie chciał tutaj u nas zawalczyć. No. I jest taka, nie wiem czy nadal by chciał, ale on chciał zawalczyć z kamerzystą. Tylko, że chłopaki się za bardzo lubią, a ja bym mimo wszystko chciał i my tutaj jakby nie naciągamy żadnych takich sytuacji. Nie musi to być konflikt, ale jednak osoby, które się bardzo się nie lubią, lubić. Nie muszą się nie lubić, nawet nie muszą się nie lubić, ale to, są zbyt blisko, znają, tak. Są zbyt blisko Naprawdę, siebie. Naprawdę, byśmy idealni, bo my się przecież nie lubimy. No dobrze. Sytuacja... Przygarniecie nas? Pewnie, że tak. Jako ekspertów naszego nie? studia. Ty dziennikarz, ale słuchaj, już walkę. Wieloletni. Ale odpaliliśmy nasze studio. Ja pięściarka, zróbmy taką Zapraszamy. Walkę, ja z tobą. Tylko musisz się trochę przygotować. No, proszę cię. Tutaj była taka walka też na przykład Bonusa BGC z jego bliskim przyjacielem Body Heistem. No i ta walka, no widać, że chłopaki się lubili tutaj szybko, tak no to nie jest to. To nie o Czyli to. Wracamy do Lorda Crushfield'a. Jest szansa, że go zobaczymy? Nie myślę, że jest szansa. Nie z kamerzystą. Nie z kamerzystą. Jeżeli tutaj oczywiście Marek by chciał, to serdecznie zapraszamy na przykład z Szuksem. Jest to też taki lubiany młody youtuber, który rapuje. Jestem jak najbardziej za Lord Crushfield kontra Szuks. No myślę, że widownia by oszalała.